Nieważne jaki kask masz na głowie, może się okazać, że w takie bardziej deszczowe lub chłodne dni nic nie zobaczysz w swoim kasku, ponieważ twoja szyba zaparuje. Kiedy zatrzymasz się na światłach, wypuścisz z siebie powietrze, szyba stanie się nieprzejrzysta. Aby tego uniknąć, warto zainwestować w kask, który ma możliwość zamontowania pinlocka. I właśnie o takim pinlocku będzie ten film. Czym jest ten rzeczony pinlock i jak się go je? Moi drodzy, pinlock to trochę jest tak, jakbyśmy weszli do sklepu i poprosili o adidasy. A jakie? No takie tenisówki adidasy, albo Nike adidasy. No dobra, albo inaczej. Jeżdżę motocyklem. A jakim? To takim Harley'em Yamahy. No to generalnie pinlock to jest nazwa marki. I takich wkładek nieparujących to znajdziemy kilka na rynku, ale pinlock jest wiodącą marką i dla większości producentów właśnie firma Pinlock robi te wkładeczki, więc jak wejdziecie do jakiegokolwiek sklepu i powiecie poproszę Pinlock, to oni będą wiedzieli o co chodzi. I teraz uwaga, większość szyb w kaskach ma swoje dedykowane Pinlocki. Nie polecam takich Pinlocków uniwersalnych, bo można takie kupić, które się przykleja do szyby od środka, ale po pierwsze, dosyć trudno jest je wkleić, żeby były symetryczne i żeby rzeczywiście to pole widzenia było właściwie, a nie takie, jak jest przypadkowo. Po drugie, są tak wiotkie, że po przyklejeniu mogą lekko falować, więc może się okazać, że wasze pole widzenia również będzie falować, więc wrażenie z jazdy będzie takie troszeczkę kaskaderskie. Także jeżeli macie już szybowca w swoim kasku o określonych wartościach, czyli ma swoje imię i ono będzie na nim wytłoczone, tak jak tutaj CWRF na przykład w tym kasku, to znajdziecie sobie pinlock do szyby CWR. Może się tak zdarzyć, że niektóre szyby udanego producenta będą dzieliły ze sobą tego pinlocka, ponieważ to jest kwestia krzywizny wizjera i jego zamocowania. Więc może się zdarzyć, że w obrębie jednej marki kilka szyb będzie korzystało z jednego pinlocka. Ale do rzeczy. O co kaman? Żeby ta szyba nie parowała, musi po prostu nie dochodzić do zewnętrznej warstwy twoje wydychane powietrze. Bo jeżeli ty wygenerujesz 36,6 swoim chochem, a na zewnątrz będzie zdecydowanie mniejsza temperatura, to tak jak normalna szyba czy lusterko w łazience po prostu zaparuje. Więc aby tego uniknąć, trzeba zrobić podwójną szybę, która nie będzie wymieniała ciepła ze sobą. Nie będzie, będzie to układ szczelny. I to po pierwsze ma być podwójna szyba, a po drugie musi być szczelna. Jeżeli żaden z tych, chociaż jeden z tych jedno z tych założeń będzie niespełnione, to pomimo posiadania pinlocka, no, on nie będzie funkcjonował. Więc zaczynamy. Żeby pinlocka założyć, trzeba fizjer zdemontować. Co akurat w tym kasku jest proste. Po drugie, dobrze by było, żeby tą szybę przed założeniem pinlocka wyczyścić. Więc sobie na nią pikniemy czymś. Delikatnie, nie za mocno, ponieważ dobrze by było, żeby wilgoć również nie została wewnątrz tego wizjera. Oczywiście do szyb z poliwęglanu, do szyb motocyklowych kasków używamy wyłącznie środków do poliwęglanu. Jeżeli chcecie trzeć szybę kasku motocyklowego, to też nie zalecam tego, ale dobrze jest użyć mikrofibry i to mikrofibry takie jak do optyki. Takie mikrofibry, którą możemy czyścić okulary chociażby. I dobra, przechodzimy do meritum. Kładziemy sobie szybę na czymś miętkim, takim, żeby nam się szyba nie porysowała. Ciach, życzonej mikrofibry. To wydobywamy pinlocka z opakowania. W instrukcji od pinlocka często jest napisane, że taki pinlock należy na okres lata wyjąć z szyby. Nikt sobie nie robi z tego nic. W sensie generalnie większość ludzi jeździ z tym pinlockiem przez cały okres używania wizjera, dopóki się on nie rozszczelni. Dookoła tego pinlocka jest silikonowa uszczelka. W tym przypadku są takie pinlocki, które tej uszczelki nie mają lub wykorzystują inne zjawisko, które uszczelnia je przy wizjerze. Ale jeżeli w ogóle nie ma żadnej uszczelki, tak jakbyś choćby w starym Nolanie, to trzeba ją zamontować tak, żeby ona nie tarła o szybę w środku, bo od wibracji porysuje po prostu wizjer i siebie. On nie jest niebieski. On ma na sobie folię ochronną, którą zdejmę po zamontowaniu pinlocka i na środku jest taka nalepeczka i ona służy do tego, większość ludzi wcześniej, kiedy tej naklejki nie było, nie zdejmowała tej folii i przyjeżdżali do sklepu, panie, on tak średnio działa, trochę paruje, a w ogóle to jest żółty albo niebieski, a ja chciałem przezroczysty. No i stąd się wzięła ta nalepka na środku, bo ludzie jeździli cały czas sobie z tą nalepką. Więc żeby włożyć szybę, znaczy pinlock do szyby, trzeba szybę lekko rozchylić.
ten dziubek wsadzić w ten rowek, ten wsadzić w taką mimośrodową tutaj część wystający taki pin. I podkładamy jedno pod drugie. Jeśli tylko nam się uda to zrobić, jest. Zmieniamy rączęta. I teraz wykorzystując swój łokieć, prostujemy lekko szybę i lekko zginamy pinok, żeby wsunąć drugi pin i nie schować paluszków do środka i nie zostawić odcisków palców, bo daktyloskopia będzie ulubioną rzeczą, którą będziecie poznawać patrząc przez wizjer zaciśniętymi swoimi palcami wewnątrz. Zrywamy folię. Szponem drzemy oczywiście przez pinlock. I uwaga, pinlock nie ma warstwy ochronnej takiej jak anti-scratch. Co za tym idzie, jeśli będziecie chcieli teraz wytrzeć ten pinlock od środka, to jeśli nie zachowacie szczególnej ostrożności, to zawsze zostanie na nim ślad. Jeżeli włożycie rękawice do kasku, które porysują ten pinok, a na 90% mogą to zrobić, to już do końca życia będziecie patrzyli w tę stronę jadąc z motocyklem, więc wasza szyba nagle stała się zdecydowanie bardziej wrażliwa na zarysowanie od wewnętrznej strony. Więc jeżeli teraz chcecie wyczyścić pinok, to użyjcie trochę więcej płynu i trochę mniej tarcia. Współczesne pinoki, takie chociażby jak ten pinok Evo od Shoya, sam w sobie również absorbuje odrobinę wilgoci i lekko pęcznieje pod wpływem tej wilgoci. Więc nawet gdybyście go oblali wodą, to zauważycie, że on zacznie lekko falować, ale to się wyrówna, jak on wyschnie. Więc jeżeli kichniecie w kasku, to ta szyba lekko się zacznie spulchniać pod wpływem tego, co właśnie wysmarkaliście ze swojej twarzy. Ale ten proces jakby wróci do normy, tylko potem trzeba będzie to wszystko, jak już zacznie, zabrać z szyby. No i montujemy sobie. Zanim zamontujemy, to spróbuję wam, ponieważ jest ciepło, pewnie tego efektu nie będzie. I to jest takie obrzydliwe raczej, ale może zrobimy jakieś zbliżenie, może lepiej nie. Generalnie szyba nie będzie parowała teraz tak bardzo. To nie jest immunitet na zaparowania wizjera. Jeżeli na zewnątrz będzie bardzo niska temperatura, to może się skroplić woda na tym pinlocku. Jeżeli uszczelnicie wszystkie wentylacje w kasku, to powietrze nie będzie miało już którędy uciekać i rzeczywiście krople zaczną się pojawiać na tym pinlocku i nadal będziecie mieli ograniczone pole widzenia, więc wentylacja jest tutaj też drugim kluczem. Jak już zamontuję pinlock, powiem wam, na czym mogą polegać problemy, które mogą wystąpić w trakcie eksploatacji takiego pinlocka. Jeżeli pinlock jest niewłaściwie założony albo szyba nie jest właściwie zaprojektowana do danego pinlocka, to może się okazać, że kiedy będziemy otwierać szybę, część górna od pinlocka będzie haczyła o uszczelkę i będzie go automatycznie opuszczać i on w dolnej krawędzi zacznie się rozszczelniać. Czyli w najgorszym punkcie, bo tam, gdzie będziemy oddychać, powietrze będzie dostawało się między te dwie warstwy i on nie będzie działał, więc w pierwszym momencie, kiedy wasz pinlock zacznie parować, zauważycie, że to jest niepokojące zjawisko, że przestajecie widzieć na światłach, zdejmijcie szybę i zobaczcie, czy ten pinlock jest szczelny. Jeśli nie jest szczelny, trzeba go unieść w szybie. Najlepiej zdjąć szybę. Ja symulacyjnie zrobię właśnie takie rozszczelnienie tego pinlocka, więc nie patrzcie na to, co robię, bo zrobię to ordynarnie. Po prostu go zluzuję tak, żeby była szczelina na dole. Poproszę asystenta o kartę. Oto karta do testów. Najprostsza metoda na sprawdzenie, czy pinlock jest szczelny. Trzeba pod dolną krawędź wsunąć kartkę. Jeżeli kartka wsunie się, to znaczy, że powietrze również tam wejdzie. Nawet jeżeli kartka będzie ultra cienka. Więc wtedy ustawiamy pinlock w szybie tak, żeby wytracić ten element. Szyba musi być już zluzowana, nie może być otwarta, bo wtedy ta szczelina powstaje. I mamy dwa mimośrody, dwie śrubki. W różnych kaskach, różnych producentów to są różne systemy. Czasami wystarczy 20-groszowa moneta, czasami trzeba mieć specjalny heksagonalny kluczyk, czasami wystarczy w paluszkach obrócić te piny, naprężyć. Mimośród polega na tym, że coraz mocniej będzie zaciskany ten pinlock w szybie. Więc jeżeli dojdziemy już do punktu, w którym ten pinlock staje się szczelny, zakładamy go z powrotem na wizjer. I teraz kolejna uwaga. Jeżeli przesadzicie z tym dokręcaniem, to zarówno piny, jak i sama szyba może to źle znieść. O, coś zrąbałem. Więc jeśli szyba nie była traktowana z godnością, czyli ponieśliście nad nią rękę z tym czymś, co jest w tym wiadrze na stacji benzynowej, to szyba w tych właśnie miejscach może zacząć pękać, bo straciła swoje właściwości pod wpływem chemii z wiadra. Jeśli zrobiliście to zbyt mocno, pinlock może się unieść na krawędziach pola widzenia. Tak samo piny mogą ulec uszkodzeniu. Więc co trzeba zrobić z wyczuciem? Jeżeli macie z tym jakiś kłopot, macie jakieś wątpliwości, czy zrobicie to dobrze,
Pojedźcie do salonu, w którym kupiliście kask, i to jest zaleta zakupu u żywego człowieka w salonie, a nie przez internet, że u takiego człowieka taką regulację szyby przynajmniej można nie porozmawiać, może będzie miał narzędzia, bo czasami trzeba użyć specjalnego heksagonalnego klucza, też zrobionego z materiału, który nie porysuje wizjera. No i to było na tyle, więc pamiętajcie, jeżeli chcecie, żeby wasz sezon trwał więcej niż 3 miesiące, czyli chcecie jeździć również te dni, kiedy jest chłodno, to najlepszym systemem, najbardziej wydajnym aktualnie jest pinlock. Sam antifog na szybie może nie być wystarczający do tego, żeby szyba wam nie parowała. O pinlock trzeba dbać, pinlock jest wrażliwy na tarcie i można go wyregulować. W momencie, kiedy zacznie parować, to nie jest ten dzień, kiedy trzeba kupić nowy. Po prostu trzeba go zbadać. Jeżeli pacjent będzie wymagał jakiejś poprawki, to należy ją zaadaptować. Jeżeli nie, no to faktycznie wymienić. Średnio pinlock wytrzymuje około 2 lata. Po tym okresie wulkanizuje nam się już ten silikonowy wkład w szybie i niestety przychodzi ten moment, kiedy trzeba kupić drugi pinlock, ale nie wizjer. Tak jak w przypadku kasków, które mają tylko antifoga. Więc wybór jak zawsze należy do was. Jeżeli film wam się podobał, łapka w górę. No i subskrybujcie nas, jeżeli nas jeszcze nie subskrybujecie.